Mieszkam w Polsce od ponad 2 lat. Wiem, że jesteś w Berlinie, ale nie mam odwagi zadzwonić do ciebie. Kilka razy próbowałem, lecz zawsze rezygnowałem w ostatniej chwili. Dzisiaj są twoje 19 urodziny. Chciałbym być razem z tobą i osobiście złożyć ci życzenia. Niestety, mogę tylko napisać ten list. Przepraszam cię za to. Z całego serca życzę ci, żebyś była szczęśliwa. Mężczyzna, nie można płakać. To nie dobrze. Zmienić pas. Taekwondo robi mężczyznę, robi charakter. To trudne, ja wiem. Ja, proszę pana, miałem znajomego Koreańczyka. Bardzo sympatyczny człowiek, pan, ale nagle wyjechał i nawet adresu nie zostawił. Przepraszam, że tak mówię, ale Koreańczycy to dziwni ludzie, wie pan. Inna mentalność. Ale włosków to pozazdrościć. Najmocniej pana przepraszam. No najmocniej. Nie, no na szczęście nic się nie stało.
proszę pana. Ja zapomniałam panu podziękować. A może pana gdzieś podrzucić mam samochód? Przepraszam, pan rozumie po polsku? Trochę rozumiem. Okej. Gdzie pan idzie? Mam problem, nie widzę. Tam biuro. A, tam. Biuro paszportowe, tak? Tak. No to może pojedziemy razem, okej? Okay? Dobrze. Proszę. I to jest ten budynek. Cześć. Dziękuję. Przepraszam. Tak. Co to jest? Aha. To zawód wykonywany tu trzeba wpisać. Znaczy, to powinno być wpisane tutaj, w tej rubryce. Aha. To wszystko jest źle wypełnione. Miejscowość urodzenia Seul? Tak. Seul. Okej, okay, i teraz zawód wykonywany mistrz taekwondo? Uczę. Uczysz. To ja wpiszę instruktor. Chociaż jeżeli u nas jest mistrz piekarski, mistrz murarski, to i może być mistrz taekwondo, nie? No. Mistrz taekwondo. Teraz, kiedy przekroczyłeś granicę? 13 lat. Nie, kiedy przyjechałeś do Polski? Okej. Okay. Masz paszport? Prosimy jeszcze tutaj. Dużo pan podróżował. To wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze. Przepraszam. A, zapomniałam. Dziękuję. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Proszę pana, to restauracja, w której pracuję. Jeżeli będzie pan miał czas, to zapraszam na kawę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie dziwny pan? Nie, nie. Na ulicy. Moje życie w Polsce jest monotonne. Takie było wszędzie. Mam klub, w którym uczę dzieci taekwondo. Wieczorami przesiaduję w pubie, czasem odwiedzam antykwariaty. I kupuję stare fotografie. Chciałbym wiedzieć, jak ci się żyje w Berlinie. Czym się interesujesz? Jakiej słuchasz muzyki? Jak wygląda twoje mieszkanie? Dzieli nas dystans 6 godzin, ale nie mam odwagi go pokonać. Nie było pana wczoraj. Miłego dnia. Cześć, Kim. Cześć. Ale żeś miejsce wybrał. Co, zdecydowałeś się? Tak. Dobra, mam dla ciebie zaliczkę. Forse, cash. Podpisz to. Przetrzymamy ich to, frajerzy. Mhm. Dobrze, będę zaraz.
No. To nie dla mnie. Kierowniku, przecież to jest dla ciebie szansa. Ja już wszystkim powiedziałem, że mamy trenera z Korei, instruktora armii amerykańskiej, a ty mi da ci numer, wywalasz? No. To o co chodzi? Podoba mi się, jak jest to teraz. Dobra. Przyjdź w piątek o 12 na spotkanie z prezesem. Zobaczymy, co się da zrobić. Tylko bądź. Thank you.
Halo? Halo? Yumi? Yumi? No Yumi, macie. To ty, Yumi, prawda? Yeoseyo? Odezwij się, proszę. Bo deodap jom heba. Rozmawiałam z Yumi i prosiłam, żeby skontaktowała się z tobą. Ale ona kategorycznie odmówiła. Od kiedy wyjechała do Berlina i stała się samodzielna, nie mam wpływu na jej decyzję. Wiesz, jacy są teraz młodzi ludzie. Myślą tylko o swoim życiu. To chyba nie jest źle, że Yumi chce być odpowiedzialna za siebie. Czuję, że nie ma już dla mnie miejsca między wami. Zawsze robiłeś wszystko po swojemu. I teraz też sam musisz odnaleźć do niej drogę. Tu go nie ma. Widzę. Idziemy. Chcę tylko powiedzieć, że mój syn nie będzie już przychodził na treningi. Pan się chyba pomylił. To nie jest kadra narodowa, tylko dzieci. Proszę się zastanowić. Za chwilę nikt tu nie będzie przychodził. Pan w życiu nie miał do czynienia z dziećmi. Proszę. A to jest za ten miesiąc. Jezu! Jezu! Nie zdążyłem panu wtedy podziękować. Dziękuję. Rozumiem. To co zwykle? Dobrego wieczoru życzę. Dziękuję. Thank you.
O co chodzi? O wpierdol chodzi. Co jest? Jesteś z nami czy nie? Odwal się kretynie. Jakbym cię nie zatrzymał, byś skopał tego faceta na śmierć. Powiedziałem, robię tylko samochody. Będzie, żeby wszystko gnoił. Bo co? Marek, przestań, dobrze? Ty, zostaw go! Marek, przestań, proszę cię. Wody, nie marnuj, dobrze? Zostawcie go! Chłopaki, przestań! Niech pan się nie wtrąca. Kim! Dlaczego wtedy wyszedłeś? Oj, wiem, głupio wyszło. Przyjdź dzisiaj o 9:00. Będzie pusto. Dobrze? Tak. Cześć. Do widzenia. Dzisiaj? Tak, kupiłem kimono. Przepraszam, ale pan mnie nie zrozumiał. Ja przyszedłem nauczyć się walczyć, a ja już dużo umiem. Pokaż. Dobra. Nie, oczywiście, za indywidualny trening ja płacę podwójnie. Jutro o 5:00. Ja wychodzę. No tak, idziemy z nich. Okej. Dzięki. Odprowadzisz mnie? Mieszkam tam niedaleko. Chodź, pieszcie.
tu mieszkam. Do widzenia. Zapraszam na herbatę. Cześć. Cześć. Wejdź, chodź, nie wstydź się. To mój znajomy, trochę zmokliśmy. To moja siostra, razem mieszkamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Weźmiesz to? Mhm. Daj. Dziękuję. Proszę, niech pan wejdzie. O, tutaj do pokoju. Proszę się rozgościć. Kto to? No, mówiłam ci, mój znajomy. Dlaczego nie zadzwoniłaś wcześniej? Ojej, ja zaraz przyjdę. Ej, to Tomek, mój ulubieniec, syn siostry. Przywitaj się ładnie. No, siadaj. Zobacz, co ci przyniosłam. Dziękuję. A ten pan jest mistrzem taekwondo. Taki Bruce Lee. A co ty tu jeszcze robisz? Marsz do łóżka. Oj, pozwól mu jeszcze chwilę zostać. Mamy takiego miłego gościa. Rozpieszczasz go, a potem są same kłopoty. W szkole rozrabia. Rozbija się na podwórku. Całe spodnie do prania. Ja nie mam czasu się nim zająć. Ja jestem taka zaganiana. Magda. A pan długo w Polsce? 2 roky. Kim prowadził nas w dzielnicy klub sportowy? Walki wschodnie. Może byś Tomka zapisała? Daj spokój. Zacznie tłuc się z chłopakami i będzie kłopot. Taekwondo dobrze dla dzieci. A może cukru? Dziękuję. Mamo! Już. Przepraszam bardzo. Przyniosę coś dobrego. Czasami mam dosyć pracy, tego wszystkiego, nawet domu. Ale już niedługo. Czy wyjazdem? Kiedy? Czekam na pozwolenie na pracę w Holandii. Na długo? Nie wiem, to zależy, co zobaczę na miejscu. A ty? Zostajesz w Polsce na zawsze? Dziećem zagi. Dzięki. Nie. Dzięki. Mam tam dzięki. My się chyba nie zrozumieliśmy. Ja nie mam tyle czasu i pieniędzy, żeby tracić czas na takie bez sensu. Ja już nie jestem dziecko, ja chcę walczyć, o! Okay.
Będę tu dziś spać, ok? Chodziłeś ostatnio. Mam gdzie prać. Przyjdziesz dzisiaj? Dobrze. Nan onul. Nege irunan. Chciałbym opowiedzieć ci o zmianach w moim życiu. Poznałem dwoje młodych ludzi. Przepraszam, ale... Chociaż znamy się od niedawna, są mi bardzo bliscy. Sprawiają, że wracam wspomnieniami do czasów młodości. Podobnie jak ja wtedy, spragnieni są przygód. Michał chwyta się różnych zajęć i wciąż nie może odnaleźć swojego miejsca. Widzę w nim siebie sprzed lat. I może dlatego coraz bardziej się z nim zaprzyjaźniam. Koncentracja. Czy ja mógłbym o coś zapytać? Zamknij oczy. Czy ja mógłbym tutaj nocować tak jak wtedy? Ale tylko co drugą noc, ja teraz pracuję. W piekarni na nas są zmiany. Dobrze. Możesz cały czas. Tylko... porządek. Dziękuję. Oczy.
Panie Kim, ja wiem, że w zasadzie nie przyjął pan naszej propozycji. Ja to rozumiem, to jest biznes, ale dziwię się. Świetnie znam pańskie opory. Ale mam inną propozycję. Pan godzi się reklamować nasz klub jako trener, konsultant. Selekcjonuje pan naszych zawodników, od czasu do czasu daje pan jakiś pokaz i wykorzystujemy pańską twarz na plakatach. My godzimy się na udział pańskich zawodników w pokazach. A jeżeli nie? To wasz klub może mieć kłopoty. Pan wie, że władze niechętnie patrzą na taki klub w dzielnicy znanej z przestępczości. A nasz związek może nie chcieć nic zrobić, ale może też chcieć. To zależy od pana. Dobrze, dobrze. Mówię szczerze. Chcemy wykorzystać pana w pokazach, ale pan też coś z tego będzie miał. Musi być umowa. Zgoda. Mandel! 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 Shoot! Come on! 준비! 앞차기! Robić taekwondo. Żeby walczyć. Chociaż sam nie wiem. Ale jakoś teraz inaczej się czuję. To dobrze. Proszę pani, przepraszam panią bardzo, ja i tak mimo wszystko nalegam. Pani będzie właśnie... Przepraszam bardzo. No co pani robi? Przepraszam pana. No, nie wiem, że się czeka 15 minut, to pani jeszcze co pani? No co pani? No. Przepraszam bardzo. No ale przecież ile można czekać na głupią sałatkę? 15 minut. Jeszcze ścierą mi pani spodziewać. Odjęliście, proszę. O co chodzi? O co chodzi? Chwileczkę, momencik. Gdzie, ale do konferencji, zaraz. Moment. Chwilę. Nie, no to jest skandal. Nie, no to jest normalnie skandal. Proszę pani, proszę natychmiast zawołać kierownika zakładu. Natychmiast, proszę. Czemu pani tu stoi? Proszę natychmiast kierownika zakładu. Przepraszam, pan jest właścicielem może? Więc ja chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. Nie dość, że czekamy 15 minut na podanie głupiej sałatki z bufetu, to jeszcze nawet do tego przychodzi do mnie człowiek i mi wykręca rękę. Ale co sobie pan... Proszę się więcej nie powtórzyć. Proszę się... Gdzie ty byłeś? Przepraszam. Nie przejmuj się. Mi się to bardzo podobało. Chodźmy. No.
rodziny? Mhm. Mama mieszka w Półtusku. To ja. Mieszkam z siostrą. Chwilowo załamała się po rozwodzie. Ojciec? Nie pamiętam. Moment. A kto to? Córka. Mam córkę w Berlin. Uczy się. Ma swoje życie. Ja tu się podróżować. Anglia, Francja, teraz Polska. Ładna. Jesteś sama? Chcę poznać świat, nowych ludzi. Ja chciałabym jeździć tak jak ty. Słuchaj, a mówiłeś mi, że jesteś instruktorem taekwondo, a ja tak naprawdę nie wiem, co to jest. Okej, pokaż. Chodź. To jest taekwondo? Stare. Stare? Witam, szefa, witam. Cześć, kim to słuchacie. Za 3 tygodnie urządzamy wielki pokaz. To będzie taka reklama dla klubu, wiesz. Dla najlepszego kilka miesięcy stypendium w Paryżu. Możesz wybrać najlepsze dzieciaki. Na pewno stypendium? 6 miesięcy w Paryżu. Masz dobrego ucznia? Tak. No, to jutro pewnie ktoś przyjdzie zrobić zdjęcie. Słucham. Jutro ktoś przyjdzie zrobić ci zdjęcie. Mogę zobaczyć swój klub? Proszę.
Tego? Jaki pokaz? No, taki, to, taki klubowy, no wiesz, pokaz... popis przed publicznością. Za trzy tydzień. O, wow, ale blisko. Bardzo ważne. Dużo prac. Gdzieś koniec. Mistrzu. Ja też mam wziąć udział w tym pokazie? Przecież ja nic takiego nie umiem. Masz talent. Musisz tu ćwiczyć. No, nareszcie jesteś. Co to znaczy nareszcie jesteś? No nareszcie. Co mi przyniosłaś tutaj za sałatkę? Grecką. Grecką, z fetą. Ja nie lubię. Co to ma być? To grecka jest. Słuchaj, szefa, szlak trafia, że tu siedzisz. Dobrze mu to. No, Jolka, za twój wyjazd. Za życie usłane różami. Czyli panami chyba. Wiatrakami. Zrobię wam zdjęcie. Kim? No, siadajcie razem. Chodź. Ja robię. Daj, zrobisz nam? No chodź, proszę. Mama dużo opowiadała mi o tobie, ale ja nie mogę tego zrozumieć. Przez cały ten czas, kiedy zostałyśmy same, mama bardzo cierpiała. Widziałam to, chociaż nigdy się nie skarżyła. We mnie budziło to coraz większy żal i bunt. Aż wreszcie stałeś mi się całkiem obcy. Kiedyś nawet próbowałam cię zrozumieć. Ale trudno zrozumieć kogoś, kogo się nie zna. To niemożliwe. Napisałeś, że dzieli nas 6 godzin. Chyba się mylisz. Dzieli nas 10 lat. 10 lat. Tego dystansu nie można tak łatwo pokonać. Pośpieszny kolonel Warszawy Zachodniej do Moskwy. Przybędzie z opóźnieniem około 20 minut. Pociąg pośpieszny kolonel Warszawy Zachodniej do Moskwy. Będzie z opóźnieniem około... Ty kurwa, żółtego mamy! Dawaj pieniądze, poczytało cię proszę, że... Co się to
Wszystko okej? Okay? Biłeś się? Co cię namiało? Zrobiłeś mu taekwondo? Na pewno dobrze się czujesz? Dobrze, dobrze. Mam w domu film. Pokaż taekwondo. Musisz zobaczyć. Proszę. Fajne. To ty, jak byłeś w wojsku? Ty czytać. Kawa? Tak, proszę. Zawiadomienie. Administracja domu informuje, że z dniem 2 kwietnia 1997 roku wszyscy lokatorzy zobowiązani są do opuszczenia budynku, gdyż jest on przeznaczony do likwidacji. Termin opuszczenia lokalu wynosi tydzień od otrzymania... Rozumiesz? Nie. Jak ci to powiedzieć? Nie masz mieszkania. Tu będzie nowy dom, a ten będzie rozebrany. Nie przejmuj, nie ma problemu, ja się tym zajmę. Słuchaj. Spakujemy twoje rzeczy, weźmiemy taksówkę, pojedziemy do mnie. Na jakiś czas. Zamieszkasz u mnie. Wieczorem zapraszam cię na piwo. Wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Co ty tu kurwa się robisz? Nie było cię prawie miesiąc. To moja sprawa. Wracam, kiedy chcę. A ty już tu nie mieszkasz. Kolega musi rzeczy sobie zostawić u mnie na jakiś czas. Wynająłem twój pokój. I tak z niego nie korzystałeś. Nie masz prawa tego robić. Nie będziesz mi uczył, co ja mam prawa, czego nie mam. Ja już nie chcę tu żadnych żółtych. Co? No. Idziemy do klubu. Kim? Zobacz, już umiem. Bardzo proste. Jutro sobota. Tak. Rano wcześniej wyjdę. Wrócę koło 9. Frankfurt nad Odrą odjedzie z 110 przy peronie pierwszym.
Skąd samochód? Pożyczyłem. To prawda? Mówię, pożyczyłem, nie podpieprzyłem. Słowo. Dzisiaj sobota, myślałem, że wyjedziemy za miasto. Dobra. Babki nie byłeś, a to już rok minął. Chciałem, ale nie wyszło. Mój przyjaciel Kim. Dzień dobry. Dzień dobry. To proszę, zachodźcie, zachodźcie, dzieci. Rozgoście się. Kim? Tutaj jak byłem mały. Fajnie. Dalej prababcia, pradziadek. Tutaj kuzyni. Całe lata ich nie widziałem. Mama. Rzadko tu przyjeżdżała. Ale ja spędzałem całe wakacje zawsze. A to jest babcia. Byłeś kiedyś w Polsce na wsi? Nie. Ja nie lubię wsi, ale to jest przepiękne. Czekaj. Wszystko robię za późno, wiesz? Babcia tak bardzo chciała cię zobaczyć. Ona z całej rodziny to najlepiej ciebie lubiła. Pan Bóg ją zabrał. Tak to już jest. Tak to już jest, że człowiek nie doczeka. To mi było naprawdę dobrze. O proszę, niech pan się jeszcze częstuje. Dziękuję bardzo. O, jak ładnie mówi po polsku. U nas to tutaj jak w rodzinie. A na każdego przychodzi jego czas. Najważniejsze, żeby
życia nie zmarnować, o. Prawda? A Pan Bóg to już najlepiej wie, co dobre. Szarlotka. Och ty. Zawsze sobie żarty robiłeś. Dlaczego włóczysz się po świecie? Pokażę stare taekwondo. Miał? Dziaw się uważać na dobo. Dobo czysty. Dla mnie? Dziś południe masz czas? A panowie co? Bierzecie udział w pokazie? Tak. Boisz się? Nie.
Minut rozgrzewki dla zawodników. Co? Pokaz to gówno. Nie widzisz, oni robią z nas idiotów. Jakbym nie był łobuzem, to by mnie załatwił. No tylko bandzior i łobuz da sobie radę w życiu, no nie? Co, nie mam racji? Nie. Trochę mnie ty kłądro, żeby czuć się dobrze. Ale nie czuję się dobrze. Mówię, że ty kłądro daje charakter, siłę, spokój. Spokój, przyjam go nożem, czoł. Przepraszam. Ja pił jak ty. Pobił człowiek. Więzień. Za chwilę rozpoczynamy pokaz. Mistrz Kim proszony na salę. Mistrz Kim proszony na salę. Miał? Świetny ten pokaz. Szkoda, że nie było starego taekwondo. To prywatny pokaz. A kiedy ty wrócisz? Kilka dni temu. Jak Holandia? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nie spodobała mi się praca. Dlatego wróciłam. Chcę zaprosić na małą imprezę. Czytałem twój list wiele razy i długo o nim myślałem. Masz rację. Niełatwo jest pokonać te 10 lat. Nawet nie proszę, żebyś mnie zrozumiała. Ale mimo wszystko bardzo chciałbym spotkać się z tobą.
Nie wiem, co będzie dalej, ale chcę cię zobaczyć. Pomimo twojej odmowy, postanowiłem pojechać do Berlina, do ciebie. Bardzo mi na tym zależy. Co u ciebie? Co u ciebie? Słuchaj, chciałem zapytać, czy nie masz pożyczyć dużo kasy? Tak myślałem. A ten twój mistrzu? Już to kompletny biedak. Szczerze, to o co chodzi? Skubnij mi jeszcze jeden wózek. Nie, ja teraz trenuję. A wiem! Ja muszę mieć jakieś pieniądze. Michał, proszę cię, posłuchaj. Ja też chcę z tym skończyć. Ale muszę, jeszcze jeden raz. Ostatni. Słuchaj, to jest okazja. Jest facet, który bierze samochód. Ty musisz tylko otworzyć. Proszę cię. Pomóż mi. No nie bądź głupi, przecież też potrzebujesz kasy. Zostaw mnie. Spoko. Za ile? 500. Dla mnie? Nie no, na pół. 500 dla mnie, tylko otwieram. Dobra. Dzięki. To jest mój klub. Mieszkam tu. Mam problem mieszkania. Herbata? Chętnie. Moment. Sam to przygotowałeś? Ładne to. Świeczki. Oglądałem na chwilę. A kto jeszcze będzie? My i Michał. A kto to Michał? Mój dobry student. A, ten z pokazu. A. On był bardzo fajny. Hej, a ten tu po co? Po jajko. Sorry, ale Marek musi być. Dobra, ale forsa z góry albo nie wchodzę. Dobra. Dobra. Tylko teraz będzie troszkę mniej. Chodźmy. Twardziel. Co ty taki, kurwa, nerwowy? Ostatni raz, tak? Chcę mówić do widzenia. Jadę do córki. Pokazywałeś mi kiedyś jej zdjęcie, prawda? Mogę jeszcze raz zobaczyć. Myślisz, ona będzie czuła? Nie. Będzie szczęśliwa. Wszystko będzie dobrze.
Cześć. Cześć. To co zawsze? Piwo. Piwo? Proszę bardzo. Ja to cię nawet lubię. Ja z tobą w jednej celi nie chciałbym siedzieć. No miło by nie było. Dobra, młody, minęło pół godziny. Tak. To co, mistrzu? Robimy go. Byłem tam. Daj klucz. Jutro jadę do Berlin. Jak to jedziesz? Nic nie mówiłeś. Córka. Kiedy wracasz? Nie wiem. Nie wiem. A klub? Co, zawracanie głowy? Pieprzenie o taekwondo? Pokaz, kurwa, medytację? Nie wiem. Pieniądze były na mieszkanie dla ciebie. Po cholerę się w to wpakowałem. Do córki, tak? Jedź, proszę bardzo. Jak sobie przypomnę, jak tatuś wygląda, znowu ją kopniesz w dupę na 20 lat, co? To są pieniądze za treningi i za spanie tutaj. Ty umiesz tylko niszczyć. Turysta pieprzony. Ojciec, jakiego grzyba, żeś się do mnie przyczepił? Chciałeś być tatusiem bez wyjeżdżania, co? Ja? Co?
Szkoda jej. Masz jej stypendium. Byłem najlepszy. Trenować w Paryżu. Potrzebujesz. Nie powtarzać moich błędów. Ja lubię nasze błędy. Opracowanie wersji polskiej, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.